Spotkanie Lecha z Legią wywołało wśród poznańskich kibiców ogromne zainteresowanie. Na stadionie zasiadło ponad 10 tysięcy osób. Legioniści, grający w zielonych strojach, pierwszą akcję ofensywną przeprowadzili w 8 minucie, ale skutecznie. Jacek Bednarz ograł obrońcę Pawła Wojtalę i płaskim strzałem pokonał bramkarza gospodarzy Roberta Mioduszewskiego. Do końca pierwszej połowy poznaniacy, choć mieli przewagę, nie potrafili wyrównać, gdyż blokiem defensywnym świetnie kierował Zbigniew Mandziejewicz. Drugą połowę meczu wojskowi grali w dziesiątkę, bowiem czerwoną kartkę tuż przed zakończeniem pierwszej połowy otrzymał Radosław Michalski. Mimo wielu sytuacji podbramkowych, jakie stworzyli Lechici, nie zdołali oni strzelić gościom bramki. Lech Poznań uległ warszawskiej Legii 0-1.